Cześć! Witajcie na kolejnym unboxingu. Mam tutaj jedną paczuszkę, ale tak naprawdę przyszły do mnie dwie paczuszki, z tym, że w tamtej paczce były w większości niemangowe rzeczy, plus była troszeczkę uszkodzona z boku, więc otworzyłam ją szybciej i rzeczy pokażę Wam na końcu z tej drugiej paczki, aż tam nie było aż tak bardzo dużo rzeczy, a ta jest pełna mangusi. Także, pierwsze otworzymy paczuszkę, bo któż nie lubi otwierania paczuszki? Jak Was pyta, no dobra, prawie same mangi, już widzę, już sobie przypomniałam, co tam jeszcze jest. Natomiast ostatnio Was pytałam, czy byście byli zainteresowani, żeby były wszystkie mangi otwarte i większość powiedziała, że jednak wolicie, kiedy szarpie się z pudełkiem, więc proszę bardzo, nie ma sprawy. Mam nadzieję, że mi to pójdzie w miarę dobrze. Tutaj chyba muszę użyć nożyczek. Zawsze ich proszę na gildii, żeby porządnie pakowali i widzę, że się czasami starają za bardzo. O, więc tak. To jest z góry jedna rzecz. A nie, bo widzicie, tutaj napchali, są bardziej ekologiczni jakieś rzeczy. Cóż to jest? Dobra, nieważne. Ale muszę to wyrwać, sorry. O, tak będzie dobrze. O, dzięki. A to piękne pudełko to jest, bo wiem, że będziecie ciekawi. Maskarada, dodruk pierwszy, cena 35 zł, miękka 20 egzemplarzy. Także, o, dziękuję. Ok. Tutaj już z góry widzicie, co mam częściowo. Ja to sobie przetnę, żeby nie robić za dużo hałasu. Tylko troszkę mniej. Ok. To już jest bliziutko. Więc tak, pierwsze nie mangusia, trzeci tom komiksu Owice z przepiękną kreską. Wreszcie mamy komplet, ponieważ u nas wyszedł trzeci i czwarty tom razem. Jest zafoliowany, ale za chwileczkę go odfoliuję i Wam pokażę. A może już, chociaż nie będzie go łatwo odfoliowywać. Zresztą, czy Was interesuje coś takiego? Nie wiem, ale taka jest kreska, bardzo ładna. To już jest, mówię, trzeci i czwarty tom razem. Dobra. Komiksy komiksami, teraz lecimy do mang. Więc tak, Fruit Basket, 11 tomik już. Przed nami jeszcze tylko ostatni, 12. Troszeczkę, delikatnie rzecz ujmując, szkoda, że nie dostaniemy Fruit Basket Another, tym bardziej, że tomików nie jest wiele, jest zakończone, ale widocznie Fruitek się nie sprzedaje, no więc Łaneko nie chce już inwestować w ciąg dalszych historii. A szkoda, bo Fruit to naprawdę fajna manga. Pamiętam, jak dawno temu miał to wydawać JPF. Szkoda, że nie oni, bo oni by Anodera pewnie wydali. Ok. Co dalej? Beastars, czyli nasze zwierzaczki. Już tam siódmy. Bardzo fajna manga. Podoba mi się. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Nie wiem, jak trafię. Ok. To pranie. Kąsający żółw prześnik. Ok. Dobra. W każdym razie taka fajna manga. Następnie. Kaiju. Ta manga mnie po prostu ujęła, jest świetna, jeśli jej nie znacie, bardzo polecam, zresztą nagrywałam o niej. Zobaczmy, co tu w drugim tomie. Już się nie mogę doczekać, żeby sobie go poczytać. Super tytuł. Czekam już na trzeci. O, pasożyt, jak milutko, drugi tomik. Co jedna manga, to lepsza. W każdym razie tak. Pokażę Wam tu co nieco. Też taka starsza kreska, ale manga jest super. Aż trochę gór. Jak widać po okładeczce. Okej. Okay. Ale czarno-białe nie wygląda tak źle. Tutaj mamy GTO, tomik już trzeci. Zobaczmy, czy są tym razem. No, tym razem jest kolorowe wkładeczka, nawet w formie takiego mini plakatu z Onizuką. Super. Jednak cieszę się, że kupuję drugi raz Onizukę, bo to wydanie jest o wiele ładniejsze. Jeśli ktoś go nie ma, albo chce, albo uwielbia Onizukę, to zawsze można kupić nowe wydanie. Jest też wersja, z tego co kojarzę, w e-wersji, czyli online, do zakupu. Inuyasha, już czwarty tomik. O, już jest Miroku, Shippo, o, Jaken, no i oczywiście Sesshomaru sama. O. Miroku, jak widzę, dobiera się do Kagome jak zwykle. Tak.
typowy jego tekst, czyli czy zechciałabyś urodzić mi dziecko. No cóż, cały mi roku. A tu mamy Seszomaru. Trzeba przyznać, że w mandze wygląda bardziej jak dziecko niż jak w anime. W anime bardziej wyglądał na takiego biszonena, a w mandze tak wygląda trochę bardziej dziecinnie. Nie mówię, że zawsze. Trochę jak zwykle dziubali, no ale okej. Okay. Dobra, Ranma, trzeci tomik. O, jaki opalony. Lub jaka, w zależności jak patrzeć. No ale to Ranma. No to już mniej opalony. Zobaczmy, co będzie dalej z historią z shampoo. Ranma po prostu mnie rozwala. Cieszę się, bo następną mangą od Rumiko będzie Meramit Saga. Także nie zdecydowali się szczęśliwie może na dłuższy tytuł, bo znowu byśmy mieli trzy ciągusy, a tak jest szansa, że pójdzie szybciej. Drugi tomik Metamorfos. Zobaczmy, jak dziewczynom pójdzie na konwencie. Mam nadzieję, że dobrze. Że znajdą swoje ulubione dojiny. Oby. Okay. Co dalej? Shadow House. Tomik piąty. Jestem ciekawa, jak tam im dalej idzie. Widzę, że się coś chowają. Także chyba im idzie średnio. Zobaczymy. Kreska jak dalej. Widać śliczna. Manga jest taka troszeczkę mroczna. Mi odpowiada. Następnie mamy tutaj ósmy tom Imhotepa. Zbliżamy się powoli do końca. Chciałabym skończyć 11 albo 12 tomów na całość. Także ciekawe, co dadzą po tej mandze. Też bardzo fajny tytuł. Jest to jakaś kolorowa strona? Nie. No, zresztą chyba nie był. Ok. I ostatnie. Zapach miłości. Tomik trzeci. Bardzo, bardzo lubię tą mangę. Naprawdę jest świetna. Szefu. No, już się całują. Trochę tutaj strach, ale dobra. Tu się nic nie dzieje. Nie pokażę wam. Manga jest super. Od 16 lat. Ale no. Naprawdę jest fajna. Dobra. I teraz wam jeszcze pokażę, co tu mam. Dzięki. Przyszła prenumerata, którą otworzyłam, bo jak widzicie była tak lekko tutaj czaśnięta, tu lekko przełamana. No jak zwykle można liczyć na pocztę. O, no a przyszła w niej Jona, tom już 16. Bardzo ładny tutaj z tyłu rysunek. No i jako gratisik jest malusieńki, o taki magnesik. Także taki mini magnesik. Osobiście wolę bardziej pocztóweczki, a magnesy powinny być takie bardziej sztywne, a nie coś takiego. No ale co kto lubi, to taka jaka zakładka. O, to jest chyba ten rysunek trochę powiększony, także pewnie temu nie jest większy, bo taka jest grafa. Okej, okay. No co tam dalej? Okej, okay, coś dziwnego. Mają coś na głowach. Może ładunki wybuchowe? Dobra, hak, tu kogoś bije. Na pewno ponosi zły. W każdym razie my już mamy tomik 16, albo dopiero, bo nie chciałabym teraz skłamać, ponad 30 już jest Jony. No i jeszcze z tej drugiej paczuszki mam tak, projekt cosplay, już czwarty tomik, nie wiem jak trafię. Całkiem ładnie. Bardzo fajna manga, przyjaźna, że tak powiem. Jeśli ktoś lubi cosplaye, to mu się na pewno spodoba. Mi bardzo przypadła ta manga do gustu. Tutaj wzięłam trzeci tomik Bloody Mary. Jest zafoliowany. Nie wiem dlaczego, może tam są jakieś straszne sceny, ale nie sądzę. Nie wiem, czy był zafoliowany. Za chwilę spróbuję go może foliować. Może nie pójdzie najgorzej. Nie lubię takiego foliowania. Zawsze się człowiek boi, że uciecha coś. Nie dają tutaj niestety takich łatwych... O, poszło. Było jak na grach, że wystarczy pociągnąć i otwiera, tylko nie zafoliuję to jak nie powiem co i ciężko się do tego dobrać. No okej. Okay. Bloody Mary. Tak wygląda graficzka. Te graficzki są zawsze ładne. Okej. Okay. Może tak wygląda. No czekamy na ciąg dalszy. Zobaczymy, co tam się będzie działo. No i moja ukochana manga Eden. Tomik już czwarty. Tak tutaj to wygląda w środku. Polecam, świetny tytuł. Acz dla dorosłego czytelnika, bo to, że jest 18 to jedno, ale tutaj jest dosyć dużo brutalnych scen. No, także to wszystkie moje aktualne zakupy. Jak widzicie, troszeczkę ich jest. Zaraz je tutaj wszystkie wam pokażę na koniec. Się pochwalę.
O, tyle tego. No, także dzięki. Napiszcie, co z tych serii lubicie, które Wam podpasowały, które może nie. I może mi napiszcie, czy minimalnie przesadzam z ilością serii. Ale nie, prawda, że nie pogrążajcie mnie. No, to na tym razem to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.